Holenderscy posłowie nabrali się na prowokację Kremla. Holenderscy posłowie rozmawiali ze współpracownikiem Nawalnego. Okazało się, że to oszust. Jak informuje dziennik De Volkskrant, holenderscy posłowie odbyli wideokonferencję z oszustem, który podszył się pod szefa sztabu Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Sam Wołkow powiedział, że była to prowokacja przygotowana przez kremlowskie trolle. Jak pisze gazeta, w środę doszło do wideokonferencji z udziałem członków Komisji Spraw Zagranicznych Izby Niższej holenderskiego parlamentu z Wołkowem. Okazało się jednak, że był to jedynie ruchomy obraz stworzony komputerowo. Było to możliwe dzięki technologii deepfake, w ramach której cechy jednej postaci nanoszone są na inną, z zachowaniem jej mimiki i gestów. Technologia jest obecnie tak zaawansowana, że dla laika montaż nie jest widoczny. Właśnie w ten sposób poszukano holenderskich posłów, m.in. lidera konserwatywnej HDC Christian Unie, Gerta Jana Segersa oraz przywódcę populistycznej partii i na rzecz wolności PVV, Geerta Wildersa. Nie pierwsze takie oszustwo, informator gazety twierdzi, że zrobiono to bardzo przekonująco. Rozmowa miała mieć charakter poufny i doszło do niej na prośbę zespołu Nawalnego. Sam Wołkow twierdzi, że za tą prowokacją stoją kremlowskie trolle. Okazuje się, że w ten sam sposób oszukano parlamentarzystów z Łotwy oraz Wielkiej Brytanii. Potwierdził to przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Brytyjskiej Izby Gmintom Tugendhat, który 21 kwietnia napisał na Twitterze, że Kreml jest tak słaby i przerażony siłą Nawalnego, że organizuje fałszywe spotkania, aby go zdyskredytować. Dziś dotarli do mnie. Tego samego dnia oszukano parlamentarzystów holenderskich. Deepfake w polityce coraz groźniejszy, cytowany przez De Volkskrant, ekspert do spraw nowych mediów Jarno Dulsma twierdzi, że wszyscy się spodziewali, że kiedyś dojdzie do wykorzystania technologii i deepfake w polityce. Jest to według niego bardzo niepokojące. Żyjemy w świecie wideokonferencji. Obecnie przestajemy mieć gwarancję, że rozmawiamy z osobą, za którą się ona podaje, wskazuje Dulsma. Jeden z oszukanych, poseł liberalnej VVD Ruben Brekelmans, uważa, że sytuacja jest bardzo niepokojąca. Może to zniechęcić posłów do rozmów z zagranicznymi partiami opozycyjnymi. Być może taki był cel. Nie możemy temu ulegać, ale musimy być pewni, że będziemy mogli bezpiecznie rozmawiać, powiedział dziennikowi deputowany.